Joanna Krężalewska, GK24. Jak co tydzień sprawdziliśmy, co ciekawego dziać się będzie w najbliższe dni i wyselekcjonowaliśmy dla Was te najciekawsze propozycje. A zaczynamy od podróży w czasie do dawnego Koszalina. Mój redakcyjny kolega Piotr Polechoński nie raz przekonał nas, że to magiczne miejsce i magiczny czas. Na czwartkowym spotkaniu autorskim opowie o swojej najnowszej książce. W czwartek o godzinie 17 w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej będzie spotkanie akurat ze mną. Będzie też promocja mojej nowej książki o historii Koszalina, o tożsamości też koszalińskiej, czyli Sekrety Koszalina. Tym razem jest to książka, która wchodzi w zakres serii ogólnopolskiej Sekrety Miast. Wydawnictwo łódzkie Księży Młyn wydaje od pewnego czasu cykl książek poświęconych historii i tożsamości miast Polski. Są to duże miasta, bo już wyszły Sekrety Krakowa czy Warszawy. Nieco mniejsze jak Sekrety Szczecina, ale też zupełnie małe jak Sekrety na przykład Dąbrowy Górniczej. Tym razem przyszła kolejna Koszalin. Jest to historia tylko Koszalina dwudziestowiecznego. Co też jest ciekawe, bo zawęża bardzo mocno tą historię Koszalina, jakby ją zagęszcza w pozytywnym słowa znaczeniu, a też XX wiek dla Koszalina był bardzo ważny, można powiedzieć fundamentalny, ponieważ doszło powstała granica oddzielająca Koszalin niemiecki do 1945 roku. Po tej dacie zaczął rodzić się, tworzyć, powstawać Koszalin polski, także jest to bardzo ciekawy okres. Jest też kilka nowych rzeczy, które do tej pory nie były publikowane w moich książkach. I co ważne, no mi się przynajmniej bardzo podoba oprawa graficzna. Mam nadzieję, że czytelnikom i osobom, które przyjdą na spotkanie, także ten garnitur jest zupełnie nowy, w który zostały ubrane te opowieści. Także formuła jest też nowa. Także serdecznie zapraszam i do przyjścia na spotkanie ze mną, jak i do zapoznania się z samą książką. Czwartkowy wieczór warto odwiedzić Teatr Varieté Muza. Zagości tam piąta edycja Fuck Up Nights. Odważni ludzie opowiedzą o swoich porażkach w biznesie lub w projektach, o porażkach, które udało im się przekuć na sukces. Organizatorom przyświeca idea, że każdy człowiek uczy się na błędach, ale ten mądry na cudzych. Muzyka. W sobotę Centrum Kultury 105 będzie gospodarzem 37. Festiwalu Rockowego Generacja. Rockowego już bardziej z nazwy, bo w rozszerzonej formule imprezy wybrzmiewa wiele gatunków muzycznych. Po części konkursowej rozpocznie się koncert gwiazdy WW. Już 18 listopada, czyli w najbliższą sobotę, startuje 37. Festiwal Rockowy Generacja i w ramach Generacji, jak zwykle tradycyjny konkurs kapel, wystąpi 5 zespołów i będzie to, nie wiadomo jeszcze w jakiej kolejności, ponieważ jak zespoły przyjadą, dopiero będziemy losować kolejność. Będzie to One Future z Miastka, Bez Sensu z Zielonej Góry, Frenatron ze Szczecina, In the Name of God z Wałbrzycha oraz Clockmate z Warszawy. Konkurs startuje o 16:30. Wstęp jest darmowy, więc zapraszamy wszystkich, żeby się zjawili tak licznie jak zawsze. Nagrodą główną tegorocznego konkursu w ramach Generacji jest 6000 zł oraz nagroda publiczności tradycyjna 1000 zł. Standardowo przy wejściu dostajemy karteczki z nazwami zespołów, przedzieramy w miejscu nazwy zespołu, który nam najbardziej się podobał i ten zespół wtedy zdobywa nagrodę publiczności. W składzie jury tegorocznego konkursu zespołów rockowych wejdą Wojciech Waglewski z WW i Marcin Bąkiewicz, dyrektor muzyczny Antyradia oraz ja, ale bardziej jako przedstawiciel Centrum Kultury 105. I jeśli już mowa o Wojciechu Waglewskim, serdecznie zapraszam na godzinę 20 do sali widowiskowej, sali Kina Kryterium, na koncert zespołu WW jako gwiazdy tegorocznej 37. generacji. Możemy spodziewać się tego, że koncert znominowany będzie przez materiał z najnowszej płyty wydanej w marcu pod tytułem 7 zespołu WW. Bilety na ten koncert kosztują 50 zł. Koncert rozpoczyna się o godzinie 20. Środa zaczyna się. Po
Pozostajemy w muzycznych klimatach. Filharmonia Koszalińska ma dla Was dwa zaproszenia. W sobotę o godzinie 13 rozpocznie się tam drugi regionalny przegląd muzykujących seniorów, instrumentalistów, a w niedzielę o godzinie 18 koncert charytatywny, podczas którego będzie można usłyszeć najpiękniejsze pieśni neapolitańskie. Śpiewająca rodzina Kaczmarków wykona takie przeboje jak m.in. Santa Lucia, Mamma, O Sole Mio, Ciao Ciao Bambina i Volare. Dochód z koncertu zostanie przeznaczony na działalność Domu Miłosierdzia Bożego w Koszalinie. Mówiliśmy już o podróży w czasie do dawnego Koszalina. Kolejna propozycja to też powie w przeszłości. Retro Games Show. Pamiętacie gry, w które grało się 25 lat temu? Przypomnijcie sobie podczas tej właśnie imprezy. Zapraszamy na Koszalin Retro Games Show 2017, 18 i 19 listopada. Będziemy pokazywali stare komputery i konsole z ostatnich 40 lat. Będą różne konkursy, zabawy dla młodszych, starszych. Każdy będzie mógł się świetnie bawić razem przy starych komputerach. Zmieniliśmy lokalizację. W tym roku już nie jest to gimnazjum sportowej, tylko właśnie Politechnika Koszalińska przy ulicy Świętej 2. Będą również prelekcje. Kilka ciekawych rzeczy można będzie się dowiedzieć. Oprócz tego właśnie wymiana poglądów między graczami i użytkownikami różnych komputerów. Można wymienić doświadczenia. Dla każdego coś miłego się znajdzie. Cała impreza jest za darmo. Uczestnictwo w samej imprezie, w konkursach, w prelekcjach. Wszystko jest w pełni darmowe. Dlatego warto przyjść, zobaczyć, przekonać się na własnej skórze. I na koniec propozycja dla wszystkich, którzy mają ochotę poprawić sobie nastrój. W sobotę w Teatrze Varieté Muza rozpocznie się druga odsłona zmagań na żarty, czyli eliminacji do piątych mistrzostw Polski One Man Show Ludzik. Tym razem na scenie pojawią się uwielbiający czarny humor Harry Zalewski, Jarek Pająk, założyciel i lider kabaretu Weź Rzesz, obdarzony umiejętnością naśladowania głosów Kamil Gryczka i Magda Kubicka, dla której nie ma tematów tabu. Gościem specjalnym będzie Jacek Ziobro, mistrz szeroko i wąsko pojmowanego absurdu. To były już wszystkie zaproszenia, które przygotowałam dla Was na najbliższe dni. Jeszcze więcej znajdziecie w piątkowym wydaniu Głosu Koszalińskiego. Do zobaczenia za tydzień. Joanna Krężelewska, GK24.